też, chociaż ja myślę, że dużą pomocą służyły też niestety ludność miejscowa, czyli Ukraińcy i Białorusini, którzy no, z tych czasów międzywojennych na przykład mieli jakieś żale, mieli poczucie tego, że byli traktowani jako gorsza społeczność. To w wielu tych ludziach tkwiło i często no, niestety później procentowało w tym okresie, kiedy weszły wojsko radzieckie. Znane są sytuacje, że oni też chodzili i wskazywali ten, tamten, prawda? Więc myślę, że tutaj niestety wina się rozkłada na kilka nacji. Sprawy poruszyć. Pierwsza sprawa to dotyczy, powiedzmy, to Pani już wspomniała o tych szeregowcach i podoficerach. Różnie było z nimi. Wiem, że znam to na przykładzie losu swojego ojca, który akurat brał udział w obronie Warszawy i potem został przekazany. Bo przecież ten szkodził z Kresu Wschodnich, więc Niemcy przekazali właśnie Rosjanom i wcale nie został puszczony do domu. Znalazł się w obozie pod Moskwą i tam warunki były potworne, tam śmiertelność była straszna. Tam ludzie umierali masowo, bo tam gdzieś tam pracowali, to jakieś tam wylęgie lasu, coś tam budowali. Także ludzie umierali tam masowo i także tam nie było dnia, żeby ileś tam osób nie umarło. I to byli po prostu żołnierze, szeregowcy, podoficerowie. I takich miejsc było wiele. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest, to może o czym się tak moim zdaniem dość mało mówi, to jest to, co stało się w lipcu, może czerwiec, lipiec 1941 roku. To są, jest ewakuacja więzień i te potworne zbrodnie, które w tym czasie miały miejsce przecież, chociażby tutaj, czy Wilejka, czy Lwów, czy powiedzmy Berezdę, czy Lida i tak dalej. A wiem to też znam to na przykładzie spotkania z taką jedną osobą, panią Staszkiewicz Janusz, która brała udział właśnie, była też ewakuowana właśnie z Mińska do Czerwieni. Wspominałam kiedyś na spotkaniu u nas o tym, jakich potwornych zbrodni dopuszczalności. To był prawdziwy marsz śmierci. Tam wymordowano, być może niektórzy mówią nawet, że więcej niż w roku 40. Ludzi zostało wymordowanych, w tym większości Polaków. Choć nie tylko, ale większość Polaków. Oczywiście tutaj, tak jak wspominałam. Następnie do Kartuz. A ostatnie kilka dni przed wojną był starszym posterunkowym Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Gostyniu pod Poznaniem.